Człowiek to taki stwór, pół anioł, diabła pół. Z wierzchu wysoki połysk ma, a w środku śmieci wór. Choć duszę każdy ma, duszę czystą jak łza, to każdej nocy, każdego dnia ta dusza łka i łka. Bo życie przecież wie, to jest po prostu jazz. Lepszego plusa nie wymyślisz, chyba że ci się przyśni. Bo życie przecież wiesz, że kabaretem jest. Lepszego plusa nie wymyślisz, chyba że ci się przyśni. Raz pewien gość z naprzeciwka padł ścięty kolejnym piwkiem i sypnął mi jeszcze: zjeżdżaj psia mać. Gdy chciałem pomóc mu wstać, za tydzień znów go widziałem. W białych bandażach był cały, z daleka wyciągał do mnie rękę i taką nucił piosenkę jak Armstrong. Bo życie przecież wie, to jest po prostu jazz. Lepszego bluesa nie wymyślisz, chyba że ci się przyśni. Bo życie przecież wie, że kabaretem jest. Lepszego bluesa nie wymyślisz, chyba że ci się przyśni. Człowiek to taki stwór, stwór to albo i nie, co często jest mu w życiu dobrze, lecz częściej jest mu źle. I w tym jest cały sęk, i w tym jest cały blues. Gdy jest ci źle, to znaczy, że w tym bólu coś rodzi się. Bo życie przecież wie, to jest po prostu jazz. Lepszego bluesa nie wymyślisz, chyba że ci się przyśni. Bo życie przecież wie, że kabaretem jest. Lepszego bluesa nie wymyślisz, chyba że ci się przyśni. Bo życie przecież wie, to jest po prostu jazz. Lepszego bluesa nie wymyślisz, chyba że ci się przyśni. Bo życie przecież wie, że kabaretem jest. Lepszego bluesa nie wymyślisz, chyba że ci się przyśni. Serdecznie witam Państwa, bo jakżeby innym akcentem, jak nie kabaretowym, mogłem rozpocząć dzisiejszy wieczór. Chciałem zaśpiewać jeszcze jedną piosenkę, do której mam szczególny sentyment. Jest to pieśń radosna o wiosennym cukierniku. Krótka taka opowieść. To był całkiem wiosenny cukiernik, lubił śpiewać basem przy pracy. Jego torty to nie były zwykłe torty, lecz radosne waniliowe poematy. Lecz raz strasznej się nabawił alergii, może sprawił to alkohol, może nerwy. Cisnął w kąt worek mąki i wypiekacz i rozpłakał się nad losem człowieka. Księżycową pustką tknął warsztat, a on grał Vivaldiego i Brahmsa, aż klientom kiszki grały marsza i płonęła w nich szewska
pasja. Życie jest słodkie, każdy wie. Jak lukrowany piernik, więc do roboty pan się we. Panie cukiernik, czyż pan jest wąż, czy święty mąż? Jak ten Kopernik, to świata pan nie zmienił zą. Panie cukiernik, pana jest stać, taka go masz. Bez łopu serii, żeby na workach złota spać. Panie cukiernik, lecz wystarczał błękitny Picasso albo wiersz jasnorzewsko-pawlikowski, a już coś go chwytało za gardło i we łzach cały brodził po kostki. Sztuka jako życia namiastka, cukier puder w śnieżnej zawieci. Bo tam, gdzie żyje szczęśliwy ciastka, tam i ludziom jest lepiej na świecie. Życie jest słodkie, każdy wie. Jak lukrowany piernik, więc do roboty pan się we. Panie cukiernik, czyś pan jest wąż, czy święty mąż? Jak ten Kopernik, to świata pan nie zmienił zą. Panie cukiernik, pana jest stać, taka go ma. Bez łopu serii, żeby na workach złota spać. Panie cukiernik, bo życie jest słodkie, każdy wie. Jak lukrowany piernik, więc do roboty pan się we. Panie cukiernik, życie jest słodkie, każdy wie. Jak lukrowany piernik, więc do roboty pan się we. Panie cukiernik. Bronisław Opałko, szanowni państwo. Dziękujemy, artyście. Dobry wieczór państwu. Powitał państwa Bronisław Opałko, multiinstrumentalista, kompozytor. Myślę, że tego artysty nie trzeba państwu przedstawiać. Szanowni państwo, słowem, które będzie łączyło i które jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, jest rzeczownik jakość. Będziemy go odmieniać we wszystkich możliwych przypadkach, bowiem dziś ma miejsce 15. jubileuszowa gala konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości oraz 5. także jubileuszowa gala konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Ale skoro o tym, myślę, że nikt lepiej nie przedstawi idei obydwu konkursów niż gospodarze województwa świętokrzyskiego. Zatem z przyjemnością zapraszam pana marszałka Adama Jarubasa oraz członka zarządu województwa świętokrzyskiego pana Kazimierza Kotowskiego. Zapraszam serdecznie. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie w imieniu własnym, obecnych dzisiaj z nami moich kolegów z zarządu województwa, pana przewodniczącego sejmiku Tadeusza Kowalczyka, który niestety z uwagi na chorobę nie mógł do nas dotrzeć. Witam bardzo serdecznie na takiej gali jubileuszowej. Dzisiaj obchodzimy dwa zacne jubileusze. Z jednej strony 15. już edycję Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Nagrody, której ideą było dostrzeżenie firm, organizacji, instytucji, które bardzo dużą wagę przywiązują do zarządzania poprzez jakość. To dostrzeganie, jak kapitalne znaczenie ma ta jakość, wysoka jakość zarządzania, stałe dążenie do tego, aby firma, instytucja, organizacja działała jak najefektywniej i jak najsprawniej. Szanowni państwo, przez te 15 lat nagrodziliśmy kilkadziesiąt podmiotów. Podmiotów różnych, począwszy od firm mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, poprzez instytucje ochrony zdrowia, instytucje edukacyjne. Warto wspomnieć, że Świętokrzyska Nagroda Jakości jest elementem konkursów Polskiej Nagrody Jakości, Europejskiej Nagrody Jakości, a uczestnictwo w tym współzawodnictwie jest poprzedzone bardzo wnikliwym audytem, badaniem poprzez komisję
która bardzo ściśle przestrzega regulaminu konkursu. Szanowni Państwo, o konkursie Świętokrzyski Racjonalizator nie umawialiśmy się, ale myślę, że najlepiej powie kolega Kazimierz Kotowski, który na co dzień nadzoruje obszar wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, tej przestrzeni, gdzie chcemy kojarzyć naukę z biznesem, a właśnie ten konkurs dotyczy rozwiązań naukowych na rzecz szeroko rozumianego przemysłu i stanowi taką zachętę do tego, żeby te dwa sektory i nauka i przedsiębiorczość widziały się coraz bardziej, a fundusze europejskie mają temu sprzyjać. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam i życzę miłego wieczoru. Dziękujemy Panie Marszałku. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam Państwa i cieszę się, że właśnie w tym jubileuszowym piątym spotkaniu możemy dzisiaj tutaj przedstawiać, pokazywać, uhonorować wszystkich tych, którzy wychodząc naprzeciw potrzebom, oczekiwaniom i wpisując się w naszą perspektywę działania w kierunku zmiany obrazu regionu świętokrzyskiego, postrzegania, chcą czynić wszystko, co możliwe, wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności, aby szukać nowych rozwiązań. I myślę, że dzisiejsze to spotkanie będzie właśnie mogło pokazać tych, którzy wyszli szukając tych rozwiązań. A teraz zachęcam, abyśmy w przyszłej perspektywie 2014-2020 szukali możliwości powiązania właśnie tych wyników badań, tych zdobyczy naukowych z naszymi podmiotami gospodarczymi. To jest bardzo potrzebne na każdej płaszczyźnie życia i płaszczyzny gospodarki. Gratuluję, dziękuję za podjęcie wyzwania, przedstawienie aplikacji i myślę, że ta perspektywa w roku 2020, kiedy będzie dobiegać końca dzięki Państwu zaangażowaniu, będzie równie dobrze postrzegana i oceniana w regionie jak ta 2.7.2.13. Gratuluję i dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Marszałku. Dziękuję Panu bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, niniejszym z przyjemnością ogłaszam, że 15. jubileuszowa gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości oraz 5. jubileuszowa gala konkursu Świętokrzyski Racjonalizator właśnie zostały otworzone. Już od 15 lat samorząd województwa świętokrzyskiego z powodzeniem promuje i nagradza wyróżniające się w regionie przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje, które stale doskonalą się, wdrażają nowoczesne systemy, modele zarządzania i technologie oraz dorównują światowym standardom jakości. W bieżącym roku, już po raz 15, będziemy uczestnikami świętokrzyskiej gali Nagrody Jakości. To bardzo dobrze, że ta tradycja rozpoczęta w 1999 roku jest kontynuowana, że możemy co roku mówić, analizować, nagradzać te rozwiązania, które są prorozwojowe w obszarze organizacji, tworzenia mechanizmów zarządzania wszelkimi podmiotami. Nagroda jest skierowana do szerokiego spektrum firm, organizacji, instytucji, które poprzez wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania, poprzez nowe modele w tym zakresie rozwijają się, pokazują, że w Świętokrzyskim funkcjonują firmy, które nie mogą powstydzić się i stosują nowoczesne, światowe metody zarządzania. Widać z roku na rok, że liczba firm, instytucji, które zgłaszają się do tego konkursu, rośnie. To pokazuje, że ta nagroda ma swój status. Świętokrzyska Nagroda Jakości realizowana jest poprzez praktycznie dwa organy. Głównym organem jest kapituła. Do pomocy jest zespół ekspertów. Jest to 5 osób, które pracują od samego początku. Nasza praca polega na tym, że wnioski aplikacyjne dostarczone z przedsiębiorstw, z organizacji
są przez nas szczegółowo oceniane i punktowane. Na tej podstawie podejmujemy decyzję o ewentualnym drugim etapie, który polega na wizytach w firmach. W ciągu 15 lat w ramach Świętokrzyskiej Nagrody Jakości uhonorowano blisko 70 jednostek. Uważam, że jest to bardzo ważna nagroda. Ona promuje nasze zakłady, doprowadza do podniesienia jakości świadczonych usług, jakości wytwarzanych wyrobów, jak również i pozwala na uporządkowanie funkcjonowania zakładu w różnych aspektach. Po raz piąty w naszym województwie organizowany jest konkurs Świętokrzyski Racjonalizator, którego celem jest wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz zgłoszonych do ochrony w Polskim Urzędzie Patentowym. Świętokrzyski Racjonalizator to forma, to działania, to nasz wkład w to, abyśmy jako samorząd umieli pokierować, promować, zachęcić, stworzyć warunki do pokazania tych, którzy swoją pracą, swoimi działaniami chcą osiągnąć więcej. Były takie lata, że nasze województwo zajmowało ostatnie miejsce wśród województw w kraju w liczbach bezwzględnych, ale nawet względnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W związku z tym ten konkurs jest o tyle pożyteczny, że promuje te osoby, te podmioty, które w tym zakresie aktywnie działają. 5 lat temu samorząd województwa zdecydował się ustanowić tę nagrodę, właśnie kierując się intencją pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu. Jednym z istotnych parametrów pomiaru rozwoju gospodarczego jest liczba zgłoszonych wynalazków, patentów. I chcieliśmy tutaj zastymulować dalszy rozwój w tej branży i dostrzec znakomitych twórców, wynalazków, premiując zgłoszenia patentowe, wynalazki, wzory użytkowe, które są zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej. Życzymy sobie, aby te zgłoszenia znalazły w jak największej liczbie wdrożenia w przemyśle, bo z jednej strony to jest pierwszy etap, aby dostrzec, nagrodzić te najbardziej oryginalne koncepcje, a z drugiej dać im możliwość znalezienia praktycznego wykorzystania w przedsiębiorstwach. Jest to dzisiaj główne wyzwanie dla regionu, jak komercjalizować wiedzę, jak zbliżać biznes z nauką i ten konkurs ma takie zadanie. Szanowni Państwo, z okazji 15-lecia istnienia Świętokrzyskiej Nagrody Jakości kapituła postanowiła przyznać nagrody indywidualne za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm oraz trud włożony w pracę na rzecz konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, które otrzymują pan Jan Rutkowski, przewodniczący Zespołu Ekspertów Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, pan Ryszard Wierzbicki, ekspert Świętokrzyskiej Nagrody Jakości oraz eksperci pan Marek Eberhardt, pani Barbara Mańko i pani Joanna Piotrowska. Proszę wymienionych, nagrodzonych o wejście na estradę. Zapraszamy pana Jana Rutkowskiego, przewodniczącego Zespołu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Zapraszam panią Barbarę Mańko, eksperta Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, panią Joannę Piotrowską, kolejnego eksperta Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, pana Ryszarda Wierzbickiego i pana Marka Eberharda. Pan Jan Rutkowski, przewodniczący Zespołu Ekspertów, związany jest z nagrodą od początku jej istnienia. W kilku edycjach ekspert Polskiej Nagrody Jakości, audytor zewnętrzny TÜV Nord Polska, certyfikacja systemów zarządzania jakości, audytor wiodący w jednostce certyfikującej PNG spółka z o.o. w zakresie systemów zarządzania jakością. Pani Barbara Mańko, ekspert związana z nagrodą od początku jej istnienia,
przez kilkanaście lat aktywnie wdrażała i nadzorowała system zarządzania według norm ISO. W trakcie rozpoczęcia pracy ukończyła specjalną szkołę pełnomocników, dyrektorów do spraw systemów jakości w przedsiębiorstwie. Pani Joanna Piotrowska, również ekspert, od 2006 roku w zespole ekspertów konkursu, brała udział w pracach ekspertów 13. edycji konkursu Polska Nagroda Jakości. Dyplomowany audytor wiodący w zakresie zarządzeniami i zarządzania jakością według ISO 9001. Pan Ryszard Wierzbicki, również ekspert, związany z nagrodą od początku istnienia, w kilku edycjach ekspert Polskiej Nagrody Jakości. A pan Marek Eberhard, również związany od początku istnienia jako ekspert Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, przez prawie 30 lat pracował w firmie Hemar, w tym 8 na stanowisku dyrektora naczelnego i prezesa. Przez 10 lat pracownik firmy Megatherm Plus do spraw zarządzania jakością i kontrolą jakości. To ta piątka specjalnie nagrodzonych z okazji 15-lecia istnienia Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. O wręczenie nagród bardzo proszę pana marszałka Adama Jarubasa i pana marszałka Kazimierza Kotowskiego. Zapraszam. Pan marszałek mówił o wielkim trudzie, z jakiej państwo włożyli w to, by aplikacje były właściwie ocenione. Szanowni państwo, to nie jest ani łatwa, ani pewnie specjalnie wdzięczna praca, by z wielu, wielu aplikacji wyłonić zwycięzców, laureatów, by dokładnie sprawdzić, czy wszystkie punkty normy są przestrzegane. Pan Jan Rutkowski otrzymuje specjalny graberton z podziękowaniem. Pani Barbara Maniko również. Graberton oraz kwiaty. Pani Joanna Piotrowska. Także pan Ryszard Wierzbicki. Gratulacje, kwiaty, graberton i jest również identyczna nagroda dla pana Marka Eberharta. Za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm oraz trud włożony w pracę na rzecz konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości. Oto laureaci. Gratulujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy pięknie nagrodzonym. Tak, laureatom serdecznie dziękujemy, natomiast pana marszałka i pana marszałka serdecznie proszę o pozostanie na scenie, bowiem za chwilę poznamy kolejnego wyróżnionego nagrodą specjalną Zrównoważony Rozwój.